Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was, moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka z gry Pacific Drive. I dzisiaj sobie pojedziemy, ale to za chwilę gdzie? A to, że pojedziemy, to wiadomo, sprawa oczywista. Natomiast pojedziemy gdzieś tu w ten rejon, jeszcze sobie zobaczymy co i jak, ale najpierw chciałbym zobaczyć, jakie elementy jestem w stanie dzisiaj sobie zupgrade'ować i tym podobne. A tak, moi drodzy, wygląda samo, który jest w całości stworzony z lead plated, nie? Tak to wygląda. Jest pomalowany jasnym niebieskim. Na dzisiaj właśnie czymś takim będziemy jeździli. A jeśli nie zapomnę, bo sobie zrobiłem taką jedną przejażdżkę wczoraj prywatnie, żeby troszkę materiałów dozbierać. W tym momencie wam rzucę dwie rzeczy, jakie mnie spotkały. Pierwszą jest powrót z pierwszego wyjazdu. No to oczywiście jak zwykle trafiłem inaczej. No bo mnie dopadła ta czerwona mgła. Ta czerwona anomalia, tam zwał jak zwał, nie? Ta chmura wielka, piękna, cudowna. Też ledwo wyjechałem. A przy drugim przypadku sobie zobaczycie, skubaniutki zarąbał mi jedną lampę, nie? Dobrze, mam nadzieję, że nie zapomniałem i to wrzuciłem. A teraz robimy sobie, moi drodzy, dwie rzeczy. Najpierw. Pierwszą rzeczą będzie zmiana silnika. W końcu chcę go wymienić na lepszy model. W końcu mam chyba na tyle materiału, by tego dokonać. Turbo Light Engine. Styl się dorobił ten. To akurat nie kłopot większy. Całe szczęście. 196 horsepower. Dobrze, niech i tak będzie. Twórz kolego. Ależ ty masz silne ręce, chłopie. Ty jesteś w stanie to w ręce przenieść, nie? Aż taki silnik to pewnie waży swoje. Teraz tak, pewnie musimy tego zdjąć, nie? Odłóż kolego. O kurczę, ładny, prawie V10, nie? Ile tego tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, no V8 jak nic. Wyciągnij tego. Świetnie. Kurczę, jaki porzewiały, nie? Ten to faktycznie lepiej wygląda. Choć też daleko mu brakuje do cuda. No i mamy cię kolego. Troszkę lepszy. Silnik, świetnie. Teraz zobaczymy sobie, co jesteśmy w stanie jeszcze zupgrade'ować, póki mamy troszkę zebranego stable, unstable and corrupted, nie? Zobaczmy, co jesteśmy w stanie. Tam mi podpowiedzieliście fajne rzeczy, tylko nie wiem, czy ja jestem w stanie to wszystko ogarnąć. Repair station, no chętnie bym chciał takie coś. Czyli co? Najpierw potrzebujemy expander matter regeneration, cokolwiek to znaczy. Chodź tu kolego. Co ja mogę z tobą zrobić? O! Poprawimy ciebie. Podejrzewam, będzie więcej miejsca, tak? Ohohoho. No takie nagłośnienie to ja bym w pokoju chciał mieć, nie? Pokaż się. No i faktycznie jest więcej miejsca do naprawy. Ej, w sumie i dobrze. Aha, widzicie, nie zwróciłem uwagi, zapomniałem oczywiście. Mamy do wrzucenia kilka rzeczy. Zobaczę sobie, że on co jakiś czas wysyła nam jakieś wiadomości, transmission fragment, o czym nas informuje świecącym tym... A, chciałbym powiedzieć telefonem, ale to na telefon nie wygląda, może jakiś fax czy coś faktycznie. Natomiast wrzućmy sobie to, co mamy. Cyk, cyk, cyk i cyk. Ciekawe, kiedyś coś się z tym wydarzy, z tym faksem. Czy cokolwiek kiedyś się wydarzy z tym faksem w naszej grze. Co jeszcze, moi drodzy? Jeszcze sobie dokupiłem chyba jedną szafkę. Teraz nie pamiętam, czy to była ta, czy... Nie, już wiem gdzie. Tutaj. Tu. Mam jeszcze jedną szafkę, w której mam póki co parę rzeczy, które ewentualnie może by kiedyś były potrzebne, a jak nie, to pójdą na przemiał. Pewnie tak to się skończy. Co dalej? Zobaczmy. Mogę? Nie, nie mogę. Brakuje mi Marsh X. Lim chipy się zrobił. Lim magnet też brakuje. No dobrze. To w takim razie poszukajmy inne rzeczy, które moglibyśmy sobie ciekawe tworzyć. Jeśli chodzi o koła, znaczy póki co lim chip jak nie potrzebuję, to jeszcze to zostawię, bo oczywiście to mi zabiera jeden klim corrupted. Survival Tools. Na razie bym to zostawił, bo póki co mamy wszystko. Świateł nie chcę na razie zmieniać. Déjà vu zostawiamy, koła zostawiamy.
A trunk in the trunk. Nie, mówiliście mi, żeby stworzyć lepszy, a czy inaczej, mobilny warsztat. Mobile workbench. Zobaczymy, czy nam wystarczy tego, co mamy. Najpierw Iron Shield. Dobrze. Tak z ciekawości, ile on kosztuje, jeśli chodzi o wytworzenie. Tak z czystej ciekawości. Pewnie w bumperach, nie? Czy nie? Teraz będzie trwała poszukiwanie przez 14 godzin następne. Iron Shield jest w antenach. Circuit board. No do wytworzenia by była potrzeba. On nas chroni od radioaktywności, tak? No znowu Limb Shield od czegoś innego, a ten od radioaktywności. No dobrze. Teraz zauważyłem, że tu gra podpowiada. Zobaczcie sobie, jak wybieramy Limb Shield, tam podpowiada, co mamy zainstalowane u siebie, nie? Tak też działa we drzwiach, też działa we drzwiach. A tu akurat są... O, teraz. Lead plated door. A, fajne, fajna opcja. Nie zauważyłem tego wcześniej. Nie zwracałem uwagi, nie? Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie wyprodukować workbench. Nie jesteśmy, bo brakuje mi Olympium Fragment oraz Circuit Board. No, Circuit Board byśmy stworzyli. Ale nie posiadamy Olympium Fragment, a my chyba tego sami nie potrafimy wytworzyć, prawda? Tak myślę. Przepraszam, tu tyle czasu dzisiaj tracimy, ale chcę to jeszcze pooglądać co i jak. Nie, my tu takiego czegoś jak Olympium Fragment nie posiadamy. A szkoda, nie? A szkoda. Dobrze, to zobaczmy, co możemy sobie jeszcze ewentualnie fajnego zrobić. Na przykład lepsza antena dałoby radę. Co ona zmienia? More times before overheating. To też jest fajne, to mi się podoba. Dany sobie pump ever cold. Parts locker. To jest opcja, co nam przyspieszy ładowanie paliwa. Bierzemy, my tak, moi drodzy, więcej czy później zabudujemy wszystko, nie? Taki oczywiście jest plan. Takim prawem też się gameplay reuje. Jak? Brawo. Tylko że jesteśmy na razie pełni, nie? Także. No jaka ładna pompka do paliwa. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Ciekawego. W sumie po co ja się męczę? Mogę tak to poszukać, nie? Limb Chip, Liberator, część druga, Olympium Touch, Magnetic Hammer. Ja go sobie wytworzę, ale chyba jeszcze nie będę go stwarzać. Chociaż moglibyśmy, bo ten nasz hammer ma połowę zdrowia. A Magnetic Hammer pewnie wytrzymałby więcej. Nawet możemy go, bo gear mamy sporo. Też przypadek utworzymy ostatnio. Wiecie jak u mnie, przypadki chodzą po ludziach, nie? Tutaj miejsca brak. Blowtorch przygotowany. W ogóle musimy tu porządki porobić i wyrzucić parę rzeczy. Też mi się parę śmieci już zbierało. Nie, po co mi ten summer, nie? Idź kolego na przemiał. Albo na razie cię zostawię. Jest gdzieś miejsce? Podejrzewam, że nie bardzo. Z miejscem coraz ciężej ostatnio. Ale się zmieści tutaj, nie? A ja to potem będę sobie niszą na spokojnie. To co niepotrzebne. Co jeszcze możemy ewentualnie wytworzyć? Póki mamy czego, nie? Olympium, Power Grip Tire, Puncture Proof Tire, Backseat Tank. Czy my potrzebujemy więcej paliwa? Niekoniecznie. Side Battery, Nitro Boost, Lazarus Device. Co to Lazarus Device? Ciekawe. Nitro Boost. No, fajne rzeczy, ale ja nie wiem, co ja chcę na dobrą sprawę. Limb Chip Engine. Możemy sobie od razu... Nie możemy. Możemy. Nie możemy. Znaczy mógłbym, gdybym miał więcej energii tej, a tu przecież Limb Chip możemy wygenerować, ale ja tego silnika póki co nie potrzebuję. Dajcie mi chwilę, ja właśnie zastanowię, co moglibyśmy jeszcze ewentualnie wytworzyć, zanim ruszymy dalej.
Dobrze, racji, że ja miewam dziwne pomysły, także na razie sobie zrobię szafkę na części. Bo czemu nie? Ja i moje pomysły, nie? Ty tutaj się nie zmieścisz. Natomiast... Aha, ona będzie na zewnątrz, no dobrze. No pokaż się. No, jak to ładnie wygląda. Ile to się... I to każda ma takie... Ja cię kręcę, jak to mi wszystko pozmienia, moi drodzy. Jak to mi wszystko pozmienia. Nie macie pojęcia, jak ja teraz się martwię, że ja tu spędzę znowu godzinę biegając z tymi materiałami. Ale jak trzeba. Znaczy jak trzeba, no co ja w sumie. Jeszcze zrobimy coś dziwnego, czyli sobie poprawimy... Nie, na tym nam już nie stać, nie? Prawie by było stać. Robimy sobie advanced, zaawansowaną antenę. I co? Biegniemy na pięterko? Znaczy się na dach w sumie. Zobaczcie sobie, my tu biegamy już prawie ile? Tylko zerknę, 15 prawie minut. Znaczy tam niecałe paręnaście minut. I jeszcze nie wyjechaliśmy z garażu, nie? Pokaż no antenę razy 3. Oła, musiałeś spaść. Musiałeś spaść, chciałem zobaczyć. Panie, nie no ładna. No, w końcu będzie odbierało HBO, nie? Dobrze, co jeszcze ewentualnie głupiego możemy wytworzyć? Koła lepsze, nie? Olympian Durant, Bumper Light, Biofar Gun. Reinforced Headlight. A czemu? Czemu by nie? Mogą być ciekawe. Reinforced Headlight. Czym się różnią od tego, co mamy w tej chwili? Mamy Bio Headlight, nie? Minus 15 kW na sekundę, 0,015. Reinforced. Bierze tyle samo, ale są odporniejsze na physical, na fizyczne, ale też potrzebują Olympium Fragment, coś czego nie posiadamy za bardzo. Dobrze, moi drodzy, chyba jedziemy, co? Myślę, że mamy wszystko. Pokaż nam, kolego, co ty masz przy sobie. Daj mi tę notarkę pod piątkę, jakby coś. Myślę, że więcej nie potrzebuję, a sobie ustalmy, gdzie jedziemy. Na kolejne rzeczy będziemy się bawić. No szkoda, że nie mam materiału na ten mobilny workbench, nie? Tylko z jakimi, ile my do tego potrzebujemy na przyszłość? I to było znowu tutaj. Potrzebuję więcej... No właśnie. Olympium Fragment. A ostatnio jak sobie jeździłem, teraz nie pamiętam, ale chyba byłem w tym miejscu. I w tym miejscu. Także niczego za bardzo nie straciliśmy, bo tu nie straciliśmy, bo tu nic ciekawego w sumie nie było. Tu na szczęście na bagna troszkę rzeczy pozbierałem. To był dla mnie duży plus. A dzisiaj postarajmy się przejechać. Powiedzmy, że w to miejsce. Cokolwiek tam będzie. Mamy jedną rzecz niezdiagnozowaną. Nawet dwie rzeczy niezdiagnozowane. Ciekawe, czy nam się uda to znaleźć. Tourist trap, beach ball, no nie, shaker, devil grinder i corrupted anchor. Dobrze, jedziemy. Postaramy się za bardzo kolegi nie zniszczyć na pierwszych mapach. W sumie to ja chyba dość szybko postaramy się przejechać, żeby jechać dalej. Aha, jak wróciłem, bo ostatnio miałem znowu dwa Quirksy. To ciekawe, jedno i drugie dotyczyło radia, nie? Ale... Udało się je opanować dość szybko, także ładnie. Na tą chwilę nasz samochód jest czysty i gotowy. Jedziemy. Radio Station. No, dość ładna mapa, bo nie jest mocno przekokrzona, że tak to powiem. Sprawdzimy sobie to miejsce, a później pojedziemy po tą kulę. Nie będziemy wszystkiego zbierać, bo też czasu nie ma. A chcemy jak
więcej, znaczy najdalej. No chciałbym do celowego miejsca dzisiaj dojechać, żeby tę jedną mapkę znowu odkryć. Bo co ciekawe na tą chwilę, znaczy co ciekawe, no tak w sumie też jest w tej grze, nie mamy jeszcze typowej misji do wykonania. Póki co mamy eksplorować. A ja znam to miejsce, tu byłem ostatnio. Tak, pojeżdżę tą mapę. Właśnie gdy jechałem ostatnio, właśnie trafiłem na tą samą mapę. Ale czekajcie, czekajcie, no jak ja lubię te samochody, nie? Tutaj kolego. A póki co mamy dużo energii, to nie musimy. Na razie radaru nie będę korzystać, bo nam tutaj nie zależy za bardzo, żeby aż tak się rozglądać wszędzie. Ale ciebie to ja chętnie wezmę. O, nowa gałka będzie. Pięknie. Steel panel. Gdybyś był inny, to bym cię zabrał, nie? Znowu te dźwięki. Ja cię kręcę, no. Rzuć tu wszystko. Na razie będziemy to miejsce zaśmiecać. Ale nie, steel kit idzie na pięterko. Bo tu już są takie rzeczy. Otóż to. No właśnie, bo to miejsce przegapiliśmy. Tam nie chciałem wchodzić w sumie. Ale może się tu pobiegamy trochę, co? Tak. Delikatnie, że tak powiem. Bez pośpiechu, bez jakiejś agresji. Po prostu sprawdźmy 2-3 domki i spadamy z interesu. Już tam do tego domku podejdę, tylko sobie ustawię ciebie jakoś inaczej. Bo i tak będę przed tym kierunkiem. Podjedziałem przecież. Piękne, po prostu piękne. Ten klimat to jest coś niesamowitego. No patrzcie jak to wygląda, nie? Naprawdę będę żałował, gdy tę grę ukończę. I nadal żałuję, że nie jest o polsku. Cyk. Niszczę notarkę, bo mamy chyba jeszcze jedną przy sobie. Bierz, akurat to się przyda. Czy tu coś po tej stronie? Nie. No to wbijamy do środka. Sąsiada widzę nie ma. No i dobrze. I bardzo dobrze. Backpack. Te flary. Ja nie wiem, czy te flary w końcu zbierać. Mamy tyle tego już, że ja cię kręcę i smolę, nie? Chyba sobie zostawię jedną szafkę na te części. Popper white. No zniszczyłbym cię, gdyby was to było więcej. Dla jednego mi się nie chce wyciągać rapera. O, mapy koniec. Tu był jeszcze. No właśnie. W sumie tam sobie. Nie możemy, to tylko lampa. Okej, okay, to jest budynek. No i bierz. Jedziemy, nasz wybawco. Nasz przyjacielu najlepszy. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie tych pięknych, cudownych królików nigdzie, nie? Czekajcie, no właśnie, to jest blisko, także tu tylko wskoczę. Ach, są uszkodzone, znaczy wiecie, pobrudzone. Ach, szanimy to. Jedziemy, jedziemy po tą kulę, moi drodzy, tu. Bo bardziej nam zależy na tych materiałach z tych późniejszych etapów, nie? A dokładnie z bagien. Ale tego nie przepuszczę akurat. I tu jest chyba następny. Wejdziemy tu. Jak już jesteśmy na nogach, to wejdziemy. Wiem, że co chwilę zmieniam zdanie, za co mocno przepraszam, ale to jest kwestia, że gra nam podrzuca takie rzeczy pod nogi. Specjalnie to robi, pewnie żeby mnie zirytować, nie? Cześć. Pusto? Pusto. Bierz. Bierz. Jeśli coś przegapię, to się tym nie przejmujcie. Bo póki co, tak powiedziałem, te strony nas w tej chwili mniej interesują. Chyba, że pod względem, o właśnie tego, czyli chemikaliów, bo to się akurat przydaje. Tak samo mi brakuje chyba copper wire. No właśnie. No i lida by też się przydało trochę, bo wszystko zużyłem na części samochodowe. Karoserię, nie?
Siema. Co to jest? To jest stacja paliw, nie? Ach, póki co nas nie interesuje. Paliwa nam pod ostatkiem, tym bardziej, że się jeszcze wytwarza samo z siebie. A, to jest samo, no, z powietrza, nie? Z wody bodajże, tam z wilgoci chyba. Nie no, to światło ma fajne. Ciekawe, jak na tych lepszych będzie. Tylko gdzie, kurczę, moi drodzy, znaleźć ten materiał Olympus? Może dzisiaj coś znajdziemy z tego tematu? Nie, nie wierzę. O! Dobrze, poczekamy. A, bo tu przejadę przecież. No musiał mnie uderzyć, nie? No i skubany mi uszkodził lampę, no. To za menda jedna, nie? Co tu się wydarzyło? Czemu tu taki syf? Jedziemy. No i mieliśmy przejechać całą trasę bez uszkodzeń, nie? No się nie da w tej grze, po prostu się nie da. Zawsze coś się wydarzy, kurczę, no. Nie, tam nie wbijamy. Ktoś. Co tutaj się podziało teraz? Tak, myślałem, że będzie zauważenie. Chodź tu, kolego. Co masz ciekawego w środku? Pokaż, no. Nie uciekaj. Scrap metal, baterie. A, czyli nie warto. Widzicie, mamy nowy sprzęt. Nowy sprzęt nący mamy. To jest tam plazmowa chyba. Plazmowy scraper. My jedziemy na wprost. Czyli co tutaj ma być? Tak średnio. Tak to średnio wygląda, nie? No właśnie, nie, tam mieliśmy jechać. Gdzie jest ta droga? Się ukryła? Tu jest droga, dobrze. Oczywiście kolegi dawno nie było, nie? Na razie, panowie... O, tu jest kula. No to lecimy po nią. A tam mamy już na wprost, jak widzimy, granicę terenu. Tu powinien być jeszcze jakiś budynek, nie? O, właśnie jest. Znaczy nawet nie budynek, a kontener taki mobilny, bym powiedział. No hop. Zawsze jest jakiś hop. Nie można tak generalizować. O, i bateria padła, nie? No i świetnie. Dobra, że mamy flary. Cyk. Bierz. Bierzemy. No i tu już się opłaca wyciągać rapera, nie? Bo mamy dwa urządzenia do zniszczenia. Chociaż w teorii zawsze się powinno opłacać, nie? Pusto? No to za chamstwo. No dobrze, no. Otwieraj. Bierz co się da, kolego. I wyciągaj maszynerię. Dobrze, zawsze copper wire. Kabelki znaczy się, nie? Chodź mi... Został mój samochód, dobra. No. Zauważył mnie. Stabilnego też potrzebujemy trochę. My do każdego potrzebujemy, jakby nie patrzeć. Przed granicą zrobimy sobie jeszcze naprawę samochodu. Bo nic się nie dzieje, także możemy wykorzystać czas na tym rejonie jeszcze. A wyłącz światełka, bo tu jest ładnie jasno, nie? I pokaż mi, co ty mi zrobiłeś z moim światełkiem, co? Co ja potrzebuję? Electrician kit. Podejrzewam, że mam. Gdzieś tu powinienem mieć. Mam nawet. No i bardzo ładnie. To byłeś ty?
No i podziękował. Słyszeliście? I większy ptak było słychać. Ciekawe. Zrzuć wszystko to nam niepotrzebne. No to też jest tak nie do końca, bo potrzebne jest wszystko, nie? Mamy lepszą latarkę do wykorzystania. Cyk, jako piątka. Pokaż jak ona świeci z ciekawości. No powiedzmy, że jest lepiej, ok. Co chciałem? Chciałem jeszcze pobawić się w... No właśnie, nie? Naprawić co gorsze. Tu jest trochę gorzej. Tu jest trochę gorzej. Też nie będę naprawiać wszystkiego, no bo bez przesady, nie? Tam gdzie jest troszkę, to nawet tego nie będę ruszał. Dobrze, idziemy dalej, moi drodzy. Do kolejnego obszaru. Tym razem do C4. No moglibyśmy jechać... No, znaczy moglibyśmy, nie chcę. C4. Co też źle brzmi, nie? C4. Co my tu mamy ciekawego? Też fajnie. Bo po drodze mamy kulę. Bez zbędnego szukania. Tu sobie wjedziemy, pozbieramy trochę i pojedziemy dalej. Ale to ładnie wygląda. No znowu ta menda latająca. I co ja tutaj widzę, moi drodzy? Ja wychodzę z pojazdu, na to wygląda. Idziemy na spacer. A gdzie ty wleciał? Kto ci pozwolił? Dobra, chyba się trochę przestawię, co? Chyba troszkę dalej postawię. Tutaj powiedzmy. I mam nadzieję, że tutaj nic ci nie... A propos nie grozi, nie? Patrz na naszą oponę. Tak cię kwas załatwił, czy jak? Czym to naprawimy? Chilling kit. Posiadamy takie rzeczy. Gdzieś. Podziękował. Także ty tu się kolego trzymaj. Wiem, że mamy kiepskie warunki atmosferyczne. W sumie teraz mi się wspomniało, że miałem kupić sobie coś, nie? O, coś nowego. Spike lock. No ciekawe. Ładne to. Gryziesz? Gryziesz, no to na razie. Bierz. Jak już tu jestem. Poproszę. Znowu nie ten guzik. No ja czekam, zawsze się mylą te guziki. Na lewym guziku masz to uruchamiać. Dziękuję. Bierz. Oczywiście nie wchodzę tutaj w tym celu, ale przy okazji znalezione, nie? I dwa, no właśnie. Wiem, że odkurzaczem byłoby szybciej, ale szkoda mi go marnować. A te parę rzeczy to tak po prostu pozbieram i gra. Dobrze, biegniemy po to jeszcze. Czy ja właśnie zużyłem wszystkie flary? Aby je pewnie wrzuciłem do skrzynki, co? Halo? Masz. Ha, w powietrzu złapał. Dobry jest. Idziemy po to.
tym razem już włączę ten odkurzacz. Niech będzie. Jest tego tu może więcej gdzieś? Nie widzę za bardzo. Idziemy, bo tutaj tam życie ubywa strasznie. Przepraszam. Mamy dużo jedzenia, także będę z tego korzystał. A teraz mykamy stąd. Bo chyba się trzyma, także nie ma źle. Ale warunki są takie średnie, bym powiedział, nie? Do życia. No nie. No nie. Co to? Coś nowego? Nie, tego nie mogę zeskanować. Ciekawe. Jedzenie, jak najbardziej. A, pusty backpack. Też się zdarza, nie? A ty co? Nic. Dobrze. Kurczę, ja miałem to zrobić na szybko, nie? Przejechać i do kolejnego... Widzę to. Zaraz tam pójdę. Jeśli dożyję oczywiście. No tak, nie zabrałem... Flar. Ciebie teraz niszczymy, ciebie też. O, i radyjko jeszcze jest. No tu jest tego więcej pod takim względem. Bierzemy. Ale to pusto. Dobrze, to kolega na chwilę będzie bez prądu. Tak, gdzie to tu było? Tu. I gdzieś. O. Jeszcze było chyba coś jeszcze, nie? Czym się... A, tu jest Resiver, no właśnie. Bierz, wszystko to się da i spadamy z tego interesu. O. Już się leczę, spokojnie. Tylko pobiegniemy jeszcze, gdzie to było. Gdzie ja to widziałem? Te drzewa? Tutaj, nie? Także odkurzacz w dłoń. I come on. No, chodź tu. No chodź, nie obrażaj się. Chodź tu, nie uciekaj. I to chyba na razie wszystko, powiedzmy. No bo też nie będziemy kombinowali co do jednego, nie? Chyba rytuję, że coś jest. Ciebie już mam. Was znamy. Dobra, idę mu mało życia. Jedz kolego, ile się da. Chyba stoimy w swoim miejscu, co? No właśnie. Stoimy w paskudnym miejscu i chyba nie wyłączyłem silnika. No i bardzo ładnie sytuację narobiłeś. Ła, przepraszam. Miałem nadzieję, że się zmieszczę. Przepraszam. Jeszcze nadchodzi sztorm, widzę. Ta żółta chmura nadchodzi. No nie. Znowu się muszę zatrzymać, nie? No przepraszam najmocniej.
Jak to full? Okej. Przerzuć. Też masz florid. Aha, one po prostu spadły mi z tego. Dobra. Okej, widzę, że warto. Dobra, jakby masz ten odkurzacz w ręce, ten... Okej, to nie zadziała tak, jakbym tego chciał. Chodź tu, kolego. Dobrze, teraz już naprawdę spadamy stąd. Może uda się przetrzymać ten sztorm, będąc tu w tym, nie? W tunelu. Ała! To było coś nowego. W porządku, można i tak. Postój. Co my tu mamy? Krót panel i styl panel. No tak średniowo, nie? Offroad. No tu nie ma kół. Ale jak już jestem na nogach... Szkoda, że postać nie zostawia cienia swojego, nie? Bo to też był fajny smaczek. Bierzemy. Nasza postać tak jakby nie istniała, nie? Zrzućmy co się da. A nie ładnie, bo póki co zrzucił wszystko. No i siek się w głowę, nie? To jest piękne. Gdzie jest blowtorch? Tu jest jej blowtorch. Troszkę cię naprawimy te niektóre miejsca. No właśnie, na ciebie na przykład. Samochód trochę lepiej wyglądał, a później i tak wrócę pewnie wszystko do sprzętu leczącego, nie? Właśnie powiem, przydałoby się wybudować tą stację naprawczą. No byłaby spoko opcja bardzo. Jedziemy. No i troszkę lepiej wygląda, nie? A przy okazji pozbyliśmy się, znaczy pozbyliśmy się. Mura, a zaminęła. No nie. Przepraszam najmocniej. Tak, tego brakowało, ale jeszcze jest czas. To nam przemiał pójdzie, jakby coś. Styl krót, okej. Zrzucisz tu coś? Już na nic więcej tu miejsca nie będzie. Ale na dachu mam miejsce przecież, nie? Otóż to. Jedziemy. Paskudne miejsce, muszę powiedzieć. Ale ja znowu coś widzę ciekawego, nie? To jest niemożliwe. Mamy czas, mamy czas. O! Odczep się. Odczep się ode mnie, kolego. Ja nic nie zrobiłem. On mnie gwizdnął. Gdzie ty jesteś? O ty mendo. Gdzie on to wyrzucił? Tu. Co za mendo? Za złodziej jeden. Nie? Dobra, że oddał przynajmniej. Ej, to nie jest twoje. Co za osły, nie? Thank you.
zbieramy i uciekamy. Chyba mi się zniszczył odkurzacz, to? Zostaw mi coś! Co za... Co to jest za miejsce? Same złodzieje, nie? Dobra, on już nie zbieram, jedzie... Albo jeszcze trochę. Jedziemy. Jedziemy, bo za chwilę nas sztorm dopadnie. A jeszcze musimy kulę ogarnąć. Zostaw mnie! No, dziękuję. I to chyba jest czerwona, tak? Mhm. Gdzie on jest? Poleciał, dobrze. Na razie, panowie. Albo panie, nie mam pojęcia, nie? W sumie. Zostaw mnie, zostaw mnie! Nie mam czasu na ciebie. Hamulec ręczny. No, dziękuję. Jedziemy, bo moi drodzy, do tej mapy nigdy nie dojedziemy, nie? Także znowu przepraszam, ale ten odcinek znowu będzie stanowczo za długi. Zmykamy stąd. Musimy to jeszcze raz, żeby samochód naprawić, nie? I zatankować paliwo. A jeszcze raz. Weź to do ręki, panie. Podziękował. Dobrze, ściągnij ze syntezatora. Brawo. No i na razie zostaw. Czekaj kolego, czekaj, nie siadaj jeszcze, bo mieliśmy cię naprawić, a nie wiem czy czasem nie mam puti trochę. Mam jednego. No to go wykorzystamy na coś. Na przykład na was. Daj mi ciebie. No to wygląda, że go wykorzystamy do końca. Który wygląda gorzej? Poza wami? Dlaczego te lampy tak mocno obrywałem? Ja nie wiem, bo wystawałem do przodu jak niemądre. Nie ma tak źle, myślałem, że jest gorzej. Dobrze, idziemy. Rzuciło się? Tak, rzuciło się. Smacznego. C4, no to jedziemy na A2. To raczej wolę ominąć. Gdzieś tu, jak widziałem na tej mapce, powinna być też i kaseta do zebrania. Powinno się udać ją może znaleźć po drodze. Tak, i nawet mapa mówi o niej, także świetnie.
Jedziemy po kasetę, a przy okazji po kulę. Znowu ekstremalna kondycja, nie? Ciemno? Ciemno. Ale powoli akumulator widzę się ładuje. To niech się ładuje. Na spokojnie. Oczywiście musi padać, nie? Doleczymy się nie z akumulatora, a doleczymy się na... z puszek z jedzeniem. Tam coś czerwonego widziałem, no właśnie. Ja tam chcę biec. Czy my tego potrzebujemy więcej? Pewnie, że potrzebujemy i pewnie, że chcę biec. Tylko nie mam odkurzacza chyba. Mam jakiś odkurzacz jeszcze jeden może? Mam, to fajniejszy niż wcześniej. Świetnie. Biegniemy. Trochę tego tu jest, prawda? No i bardzo ładnie. Ładne, żyzne pole. Ale nie, to nie jest to, co ja myślałem. Nie, to nie jest to, co ja myślałem. Przepraszam, ja myślałem, że to są te, wiecie co? Te kryształy czerwone. Tak to jest, jak człowiek ma kiepski wzrok, nie? Przepraszam za to. Jedziemy dalej. To powoli widzę, jak motor się ładuje, także miło. Paskudna pogoda, ale w sumie nie wiem, czy ja dobrze jadę, ale tu chyba jest to, co ja miałem wcześniej na myśli. Nie, są bąble, ale my bąble też chcemy, nie? Tak, widziałem, bo bąble. Samochód. No, ładne miejsce. Wow! No nie może być. Takie coś było w środku? Mega. Ja cię zmieszczę. Mieści się tutaj. Czym to się różni? Ma więcej zdrowia? Tak, ma więcej zdrowia chyba, nie? 84, a tamten mamy po 60. Sprawdzimy, jak będziemy w garażu. Ale tak by to wyglądało chyba. Pobiegajmy tu trochę. Jak już tu jesteśmy. Bierz. Tu jakieś skrzynki porozrzucane. Czy ja... To są te eksplozywy, o których tutaj moja mówiłeś. Okej. Widzisz, dziękuję bardzo. Co tutaj się dzieje tyle? To zamieniasz? Magnetizer, tak? Zamiana śrubek na magnetizery, to by też nie było głupie. Zaraz to przetestujemy. Jak sytuacja na froncie? Co tu za miejsce w ogóle? Ja cię kręcę. Ale tu słabo mają, jeśli chodzi o wyposażenie, widzę. No, nawet bardzo słabo. Na co patrzysz? Ładna rzeźba, nie? Też tak sądzę. Jest coś ciekawego jeszcze. Zaraz tu przyjdę. No, pięknie. Trochę chemikaliów znowu znajdziemy. Tego nigdy za... Jak to pełne... Co to ma znaczyć? Bierz kolego, co się da. A i tak tu jeszcze wrócimy, widzę.
Nie, no tego nie potrzebuję akurat. A czego nie zabrałeś? A, przeżyję bez tego. Zabieramy wszystkie te śrubki, jakie mamy, bo chcę zobaczyć, czy on mi faktycznie na te magnety pozamienia, chociaż tam było coś nie tak z tym oznaczeniem. Albo ja czegoś nie widzę znowu. To jest bardziej możliwe. Cię wybiorę. Ciebie. No tam scrap metal to mamy od groma u siebie w domu, nie? Tam 200 sztuk tam gdzieś było ostatnio. A nawet jeśli to się ogarnie. Biegnij ile sił w nogach. Tak, z tego by wynikało, że co, Ciekawe. Zobaczymy. No dobra, to ja tu chwilę postoję, jakby coś. Szkoda prądu. No to ładnie, 22 limy. Dziękuję bardzo. Tu jest jeszcze jeden taki dzyndzel. I przy okazji domek. O. I poprawia się pogoda. Na szkółce te widoki są przepiękne. Co ty, kolego, robisz? To samo widzę. I ten sam zestaw. Dobrze, to się na razie chrzanimy. Jedzenie się przyda, bo ostatnio zużyliśmy trochę. Telefon. Wiem, że z telefonu będzie znowu kabelki, nie? Ale tu cienko trochę. Cześć. Tam co się dzieje? Ja cię kręcę. W ogóle jakaś miejscowość wielka. Dobrze, gdzie jest nasz scrapper? Na trójce. Tu jesteś. No niewiele z tego wypada, nie? Jeden copper while. Dobrze, jedziemy dalej. Już tak za dużo czasu straciliśmy. A nie taki był plan oczywiście, nie? Gdzie mój samochód tam stoi? Nie no, ten design tych map. Ja jestem bardzo pod wrażeniem tego, jak to zostało stworzone, tych pomysłów, twórców. To wszystko przepiękne. Jedziemy. No właśnie, bo się zaczyna znowu chmura, nie? Tu jest stop. Fajnie, że jest to, nie? Fajnie było, ale my musimy jechać jak? Tam, na lewo. Przynajmniej tak myślę. I źle myślę, bo my mamy tam wjechać. Ale to chyba pójdziemy pieszo, to. Czy jest szansa, że samochód tu w tym miejscu przeżyje? Uj. No powiedzmy, że jest taka szansa, a ja biegnę tam. Także zabiorę, moi drodzy, tą informację, posłuchamy, co mają do powiedzenia. Zabiorę rzeczy z tego samochodu i zabiorę tamtą energię, tą różową, nie? Tą bardzo męską. Gdzie jest ten? Tu. Mamy cię. Jeszcze jedna kula chyba, nie? Kurczę, no. Play. So that's the history of the Olympic Exclusion Zone.
We know it absolutely existed, and that something blighted the area. Dr. Ophelia Turner was a real person who grew up there, and limb technology, claimed to be her invention, was the reason the zone was created. The facts point to either the pursuit of limb or the technology itself doing something terrible to the area, and maybe even to the people who stayed behind. For such a vast, valuable area as the Olympic Peninsula to be lost to the world for the indefinite future, someone needed to take the fall. The evidence in this corner paints the target square on the martyr part of this equation. Or did Dr. Ophelia Turner know what she was unleashing upon her homeland? If she did it willingly, then she would have been a monster. But if the government strong-armed her into it, then she would have had no choice but to become a martyr. To answer that question, we need more information still. Czy wy to widzicie? My już mamy pełny ekwipunek, nie? Ja cię smolę. Chyba będę musiał zainwestować w jakąś skrzynkę na tylne siedzenie albo cokolwiek. Bo chyba są takie rzeczy, nie? Biorę to wszystko, bo to pójdzie na przemiał. A jakby nie za dużo, to po prostu wyrzucimy to do bagażu. A chcę tą kulę zabrać, bo już słyszeliśmy, że zaczyna się problem powoli. Też ładnie oświetla, ale dość blisko, nie? Bijaj kolego, nie rób mi tego. No to mogę to zużyć do końca, nie? Jest coś bardziej zniszczonego? I powiedzmy. Jak tu koła stoimy? No powiedzmy, że są ok. Nie będę musiał tego wkładać do tyłu, nie? Znaczy do paki. No i z głowy. O, i jeszcze jedną kulę po drodze ogarnij. Haha, nie ogarnię, bo mamy tutaj, a w drugą stronę. Bardzo ładnie, Sebastian, ale jedziemy do tyłu. Także wybaczcie, ale już się chyba nigdzie nie będę zatrzymywać. Czemu nie mogę jechać? O, teraz coś się zawiesił, kolego. Także jedziemy na wprost do wyjazdu. Wystarczy tego terenu tutaj. Tutaj bardzo ciekawego jeszcze znajdziemy. To jest wszystko możliwe. Tych jajek tu nigdzie nie było jeszcze, nie? A to też by mi się przydało. No i zobaczcie, teraz to się pojawiło, a byłem tu w tym pobliżu, nie? Teraz to już za późno. Kiedyś to musimy sprawdzić. Na Haman. Najwyżej byśmy mieli zginąć, ale po prostu przetestować, o co Haman. Kolejny budynek kontenerowy, a my jedziemy do kolejnej mapy. I zobaczcie, na samochód jest prawie że w pełni naprawiony, znaczy według wskaźników jest w tym zakresie pełnej naprawy. No i bardzo ładnie. Tak a propos wysiadania, nie? Co zamieniasz? A, to samo. Ok. Jeszcze w sumie jest czas. To możemy jeszcze to miejsce sprawdzić. Co tu ciekawego
posiadacie. Jest jakaś skrzynka z ubraniami. No niekoniecznie mnie to interesuje jakoś mocno. Zapraszam na tą chwilę, ale coś mnie znowu kaszel wziął. Kurczę, te ataki kaszlu to są tak masakrycznie nieprzyjemne. Masakra, muszę się herbatę napić. Od razu lepiej. Zamykany, no skubany. Dobrze, no to jedziemy. Ty tu niczego nie masz, nie? Car frame. Wyjeżdżamy i w końcu dojeżdżamy do celu naszej dzisiejszej wyprawy, czyli do nowego miejsca. Cokolwiek na nas tutaj czeka, nie? Cały czas mamy nieodkryte jeszcze w tym wypadku trzy rzeczy. Stabilizer, no okej, hard side, tam przynajmniej pogoda była, nie muszę na światłach jechać. Jak to tu wygląda? Znowu jest coś takiego, co chcemy sobie sprawdzić, nie? My jesteśmy gdzie? Tutaj prawdopodobnie, bo nic nie widzę, tak na razie jedziemy. Zobaczymy, co spotkamy po drodze. Jak będziemy gdzieś bliżej centrum tej mapy, to skorzystamy z wykrywacza rzeczy dookoła. Co nam ciekawego pokaże? Was to my chyba kojarzymy już. Ciemka, panowie. Dobra, jeszcze akumulator powoli ładuje. To jest wygodne z tą informacją o naładowaniu akumulatora, poziomie naładowania akumulatora. Wtedy człowiek wie, czy może świateł używać, czy nie, czy się leczyć, czy nie, i tak dalej, nie? No i jesteśmy w miejscu, w którym warto chyba skręcić troszkę w prawo. Za chwilę, nie? No właśnie, bijamy tu. Ale ustaw się do wyjazdu, bo my będziemy jechali w tamtą stronę za chwilę. Uj. Idziemy pozwiedzać. Z tym zwiedzaniem też musimy uważać, bo my już za bardzo nie mamy gdzie co wrzucić, nie? Na szczęście ten mod za chwilę zostanie zniszczony. Wtedy się tego weźmie. Nie, co on tu w ogóle robi? Chodź no tu. Czemu ty nie tutaj? No. Właśnie. A my tu jeszcze mamy, co można by zabrać stąd ewentualnie. Nie wiadomo. Parę farby można by było zrzucić. Albo nawet nie farba, albo tak. No i zawsze troszkę więcej miejsca. Wrzuć. Inventory full. No, pięknie, no po prostu pięknie. Mam pewien pomysł. O. Zawsze to troszkę. Dobrze, idziemy pozwiedzać. Czemu ja go mam przy sobie? Czy ja go nie zrzuciłem w końcu? Ja się... No nie mówcie, że... Tak. Pięknie, Sebastian. Tak to miało być. Pośle ty jeden.
6. No. W sumie to ja nie wiem, czy ja tu chcę wchodzić teraz. Tego już mam wystarczająco, myślę. Jedynie zobaczymy, czy jest, czy są chemikalia. Tam. Ale łoma brakuje. Wiecie jak to jest, nie? Pierwsze prawo łoma. Nie wjechać do domu bez łoma, nie? Dobrze, spadamy. Bierzemy kulę i jedziemy dalej. Już się psuje podłoga, nie? Znaczy teren. Jakim cudem mam zniszczone znowu tylne lewe koło? No co za... Gdyby chcieli tam podjechać. I co tu będę potrzebował? Sealing kit. Bez niespodzianki większej. Brawo. Zostaw i jedziemy dalej. No i będę musiał sobie, moi drodzy, prywatnie podskoczyć gdzieś na bagna, żeby pozbierać te jajka, nie? Z tych samochodów. No bo bez tego nie wytworzymy czegoś nowego znowu, czegoś ciekawszego niż... Chyba nawet do tego workbenchu, nie, do workbenchu był potrzebne Olympium coś tam, nie? No ale te jajka też potrzebuję, jakby nie patrzeć. Dawaj te skróty, kolego, to się będziesz męczył dookoła. Masz odpowiednie opony, tak zmieścisz się wszędzie. Proszę. A przy okazji mamy tutaj ładną ciężarówkę. Stój. Crude headlight. No niekoniecznie bym to chciał, ale teraz łom, nie? Teraz łom. Stoisz? Stoisz. Teraz tam wbijamy na tą wieżę. Na spokojnie. No ho, szkoda, że tylko po jednym, nie? Ale Olympium, no właśnie, tego potrzebujemy od groma. Kurczę, no. Tu chyba gdzieś była skrzynia, no właśnie. A ty masz coś ciekawego? Masz coś ciekawego, kolego? Tak z 5? Nie, nie masz. A szkoda. Bo nigdzie takiego czegoś nie mamy, nie? A w bagażniku mamy jakieś Olympusy? Chyba też nie, nie bardzo. Tam jeden, ten co teraz wróciliśmy, nie? Tak, jeszcze nie wkłada kwasem, czy nie wiadomo czym. Myślę, że im dalej, to takie rzeczy będzie łatwiej chyba znaleźć, to. Czy tu jest jakaś skrzynka z tyłu? Nie, a szkoda. Ale jest backpack. Pusty w dodatku. Prawie że. Aha, bo ty odkryłeś mi wyjazd. No dobrze.
Nie wiem, czy to był dobry pomysł z mojej strony. Uj. Ale tu jest kula obok zaraz. Jedziemy. Ale się szybko zmienia, nie? Wiem, że teren jest nieciekawy. Ale jakoś sobie poradzimy. Paliwa mam mało. No teraz, teraz to nie... Ale nic ciekawego. Ok. O, o, drzewo. Wow. W ogóle jakaś chmura nowa. Stój! Stój, 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 stój! Czy wy to widzicie, to co ja? To jest to? O czym mówiliście kiedyś? Ja cię kręcę. Bierz kolego, co się da. Kurczę, faktycznie warto. Tylko szkoda, że miejsca już nie mam, nie? Co ja sam chcę zabrać? Bo to są drogie akurat. Chętnie zabiorę. Cyk. Wyrzuć tą lampę, po co ci ta lampa? Bierz do otocza drugiego. To też wyrzuć pierony, przepraszam, ale... Ale otocze są akurat drogie. Smykamy stąd. Już, już, gdzie jest samochód? Już, już jedziemy. Tej kuli już nie zabieramy. No, jeśli chodzi o energię, to słabo. No, dziękuję. O, i zmieniła nam się misja główna. The Anomaly Barricade. Overcharge the Arc Device. Get the Overcharger from Opus Neumature. Czyli dostaliśmy coś nowego. A na silniku tutaj sobie leży. Dobrze, to ja jestem za. Moi drodzy, powiem wam szczerze, to piękna sprawa. Wiecie dlaczego? Już mówię, bo to jest nasz czwarty Blowtorch. Szkoda, że trochę szkodzi, ale nie szkodzi. Bo każdy... Blowtorch to chyba jest 80 jajek, nie? Dobrze pamiętam. Właśnie, tak. 80 marsz, czyli zaoszczędziłem 80, 160, 240 jajek, tak? Coś pięknego. Dobrze, moi drodzy, na tym sobie zakończymy dzisiaj. Resztę, czy nawet tą misję, którą pokazuję w prawie górnym rogu, to już sobie ogarniemy w kolejnym odcinku. Ale się ładna pogoda zrobiła. Powiedzcie, że to, nie, czy to wygląda źle, nie? Kurczę. Ja zobaczę, co potrafię sobie znowu wyprodukować na kolejny raz. Czy mam jakieś problemy? Tak, dwa do sprawdzenia. Ok, to potem będę szukał przy okazji. A na tę chwilę ja wam bardzo serdecznie dziękuję za trwanie. O, mam jakąś informację. Take your trash home. Take... No dobrze. Nightmare. Dobrze. Interesujące, nie? Też rzucimy, co tutaj mamy. Sprawdzimy, co się tutaj pojawiło. I tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze raz dziękuję wam serdecznie za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystać jeszcze raz za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz, zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!